Szamil Musajew przed galą KSW64. Pierwsze pytanie, jesteśmy na dzień przed wagą, także jak idzie zbijanie kilogramów, ile jeszcze zostało do zbicia? Szamil, jak idzie z wiesem? Jak obstaje dzieło? Mnogo li ci zostało skinąć? U mnie z wiesem wszystko хорошо, 2 kg licznych. Do zawtra ich obierę, inshallah. Z wagą wszystko w porządku, zostało tylko 2 kilo rzucić i to łatwo mi zejdzie. Zarówno Szamil, jak i Michał Pieszczak są zawodnikami, którzy są bardzo dobrymi zapaśnikami. Czy zatem możemy się spodziewać takiej zapaśniczej walki? Jak jest wiesz, Pieszczak, on borec greko-rzymski. Борец, как ты думаешь, пройдет, может быть такое, что ваш бой пройдет в партере? Не знаю, я ко всему готов. В партере, в стойке, разницы нет. Ты сам же борец. Я сам тоже могу побороться. Я есть там приготовлено до каждой, до каждого варианта вальки. Также сам тоже есть базовым запасником. Также дам рады. Как пойдет валька нам в партере. Michał Pieszczak to bardzo mocny zawodnik. Co o nim wiesz i jakie techniki pod niego głównie przygotowywałeś? On krepki bojec, Michał Pieszczak, tak że u ciebie może jest jakiś определенный plan na bój, albo jakieś może swoje przyjomy na niego, albo rozkroisz się ty? Конечно, jest na niego. Ja работал, готовил się именно pod niego. Plan работы есть. Ну все, я продемонстрирую еще в клетке. Субботу. Так, тренировал он, чуть учил он. Так, мы он оглядал его вальки, также есть там приготовлено под него специально. Мам, килька своих планов не, на вальке, также мам свой план. Chciałam dopytać o twoją sytuację kontraktową z KSW. Na ile walk masz podpisany kontrakt i jak to wygląda? No to какой у тебя контракт в КСВ? На сколько боев ты подписал? И на сколько? Какой срок по времени? На 4 боя. Контракт на 4 боя. 2 года. 1,5-2 года. Ну, мам, подписанный контракт на 4 вальки. 1,5 рока. Чили 18 месяцев. 2 года. 2? Да. На 2 лет. На 24 месяца, прошу. Na 4 walki, 24 miesiące. Oczywiście ciężko przed walką wybiegać myślami w przód, ale czy Szamil myśli już o tym, co po ewentualnej wygranej z Michałem Pieszczakiem, czy będzie celował w pas, czy chciałby jeszcze stoczyć jakiś inny pojedynek? Po tego boju, jeśli daj Bóg, się będzie normalnie, jeśli wygrasz, jakie u ciebie namierzenie, co ty chcesz dalej? Dalej, ja pierwszy numer rating, on drugi. Dalej już pojazd. No, dalej. Jak wygram, to tylko walka o pas. Będę się starał, żeby dali walkę o pas i tylko. To w takim razie też, skoro walka o pas, musimy zapytać o to, jak typuje pojedynek Mameda Khalidowa z Roberto Soldiczem, bo już wiemy, że ta walka się odbędzie. Kogo w tej walce będzie upatrywał jako faworyta? Jak ty znasz, skoro był bój Mameda Khalidowa z Soldiczem, i jak ty myślisz, kto faworyt w tym boju? Надо тяжело сказать. 50 на 50, обоих шансы. Так, 50 на 50. Оба двое мают ровно шансы на звучанство. Как все. Дякую вам. Дякую вам. Дякую.